Siemanko, witam Was po raz kolejny tego samego dnia, bo jeden odcinek wcześniej spałem na przełęczy węża i wciąż mamy ten sam dzień, jest niedziela. Wciąż jeszcze pachnę dymem z ogniska i lasem. Przebrałem się troszeczkę, bo jestem w miejscu pełnym ludzi. Będzie mi się dzisiaj ciężko nagrywało, bo są tłumy. Żeby się tutaj dostać, musiałem zabukować bilet online, zapłacić za niego, więc nietypowe to dla Wilczego Szlaku, ale stwierdziłem, że warto. Z dwóch powodów. Raz, że obiekt, w którym dzisiaj jestem, nazywa się on Fontaine Abbey. To ruiny, największe pozostałe ruiny opactwa w całej Wielkiej Brytanii. Obiekt jest przepiękny, widziałem zdjęcia. Jest tutaj naprawdę mnóstwo do zwiedzania. Zaraz na wejściu otrzymałem mapę, plan całego terenu, więc będę się po nim poruszał. No a druga sprawa jest taka, że jeszcze niedawno, kilka miesięcy temu, była tutaj ekipa Netflixa, kręcąc sceny do drugiego sezonu serialu Witcher, czyli Wiedźmin. Nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby nie przyjechać, nie zbadać tego na miejscu. Postaram się opowiadać w miarę zwiedzania. Natomiast jeżeli będą tłumy i będzie ciężko, to będę podkładał mój głos w domu, żeby po prostu nie zakłócać innym zwiedzania. Ruszam. Zobaczymy, jak to wygląda. Jestem bardzo podekscytowany, bo obiekt zapowiada się naprawdę, naprawdę okazale. Zostańcie ze mną i ruszamy. Tak jak podejrzewałem, nie było możliwe, aby chodzić z kamerą i mówić do niej jeszcze w dodatku po polsku. Tłumy ludzi, które tam się po prostu przewaliły w ten weekend, była bardzo ładna pogoda, poluzowano restrykcje covidowe, więc po pierwsze ja przeszkadzałbym tym wszystkim ludziom, a po drugie pewnie budziłbym małą sensację mówiąc po polsku. No i nie czułbym się zbyt komfortowo. Dlatego ten głos, który teraz słyszycie, podłożyłem w domu. Mam dwie historie do opowiedzenia. Sam nie wiem, od której zacząć. Jedna to historia samego opactwa Fontaine's Abbey. Bardzo ciekawa. Pokrótce ją Wam wyłuszczę. No a druga to będą moje rozważania na temat Wiedźmina, na temat serialu Netflixa, trochę na temat książek i wszystkim, co z tym związane. Okej, zacznijmy od historii z naszego świata. Historia opactwa rozpoczyna się w roku 1132. Otóż w nie aż tak bardzo oddalonym mieście York, w zakonie benedyktynów, a chciałbym zaznaczyć, że benedyktyni mają w regule wpisaną ubóstwo i pracę jako formę oddawania czci Bogu, znalazło się 13 braci, którzy byli bardzo poruszeni zepsuciem i wysokim standardem życia w swoim zakonie, dlatego postanowili się odłączyć, otrzymali zgodę na założenie własnego opactwa i tak oto wylądowali w miejscu, które słynęło z bardzo dobrej wody. Zbudowali tam początkowo drewniane obejścia, pracowali. Tak właśnie powstało Fontaine's Abbey. A po jakimś czasie zdecydowali się przystąpić do zakonu cystersów, który oprócz pracy specjalizował się także w tym, aby oddawać cześć Bogu, studiując księgi w mądrym zarządzaniu majątkiem. No i rzeczywiście klasztor rozkwitł nad wyraz. Praktycznie stał się najbogatszym, najlepiej prosperującym opactwem w całej Anglii. Hodowano tam konie, bydło, było kilka młynów tnących drewno, tnących kamienie, był kamieniołom. W związku z tym, że był materiał, zaczęto wznosić kamienne budowle i opactwo nabrało kształtów, których ruiny możemy w sumie dziś oglądać. Także bardzo szeroko poszli, jeśli chodzi o przemysł. Nie mieli problemu z siłą roboczą, ponieważ wielu chłopów wręcz garnęło się do cystersów, którzy byli o wiele lepszymi zwierzchnikami niż feudalni świeccy panowie. Klasztor zmagał się z problemami. Jednym z nich były najazdy Szkotów od północy. Musiano wtedy płacić wysokie podatki na obronność Anglii. No i bardzo dużym problemem była plaga dżumy, która nawiedziła też Wielką Brytanię, wtedy Anglię, która pozbawiła klasztor praktycznie siły roboczej, zaczął podupadać, a w końcu przez Henryka VIII został cały ten majątek przejęty na rzecz państwa. Później przechodziło to z rąk do rąk, gdzieś tam byli prywatni właściciele. No i ostatecznie w tej chwili cały obiekt znajduje się pod opieką tak zwanego National Trust, czyli
instytucji, która w Anglii zajmuje się dbaniem o najwspanialsze perły architektury i zabytki historyczne. A teraz przejdziemy do tego, na co chyba wszyscy najbardziej czekają, czyli do historii Wiedźmina powiązanej z owym miejscem. W międzyczasie w filmie będą się przewijały zdjęcia, które, zaznaczam, nie są mojego autorstwa, ściągnąłem je z internetu. Są to przecieki z planu filmowego właśnie z Fountains Abbey i gdzieś tam w międzyczasie będę je wrzucał, będziecie je mogli zobaczyć jak gdyby w tle. Tak więc są dwie teorie, w jaki sposób sceneria Fountains Abbey będzie wykorzystana w serialu Netflixa. Jedna z teorii mówi, że będą to ruiny Pałacu Elfów, który znamy z powieści Sapkowskiego, z historii Róży z Shirouette, gdzie wśród zgliszczy na gruzach potęgi dawnych elfów znajduje się fontanna i przy niej krzaki białej róży, które stały się symbolem oporu elfów przeciwko ekspansji ludzi. I elfy, które łączą się w grupy zwane komandami, tak zwani Skoyatael, czyli wiewiórki, właśnie tam szukają natchnienia do walki i wspominają swoją chwalebną przyszłość. Bardzo mi się podoba ta opcja. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, bo to, co zobaczyłem, te ruiny po prostu są wymarzone. Tak właśnie, czytając powieść, wyobrażałem sobie to miejsce. Podejrzewam tylko, że producenci będą musieli coś zrobić z tym, żeby trawa i zarośla były bardziej bujne i dzikie, ponieważ teren jest pięknie utrzymany, trawniki wykoszone na równo. Natomiast opuszczone przedwieczne ruiny elfów, elfiego pałacu, powinny być troszeczkę bardziej dzikie. Druga z teorii mówi, jest to również przeciek z internetu, że będzie to scena, będą tam nagrywane sceny, były nagrywane sceny, przepraszam, narady czarodziejów i Królestwa Nilfgaardu, być może też Królestw Północy, po bitwie pod Sodden, którą mogliśmy zobaczyć w pierwszym sezonie Netflixa. Jest to bardzo prawdopodobne i wiele zdjęć na to wskazuje, że rzeczywiście tak będzie. Widzimy tam czarodziejów, widzimy tam Kahira, widzimy Nilfgaardczyków, więc prawdopodobnie ta teoria również jest prawdziwa. Być może obie się sprawdzą, ale naprawdę mam nadzieję, że ruiny Pałacu Elfów to będzie właśnie Fountains Abbey. Być może część widzów kanału Wilczy Szlak będzie zaskoczona tym, że tak bardzo się emocjonuje tym wszystkim, co jest związane z Wiedźminem. No tak w ramach wyjaśnienia muszę Wam powiedzieć, że jestem fanem prozy Andrzeja Sapkowskiego od samego początku. To były bodajże lata 80., kiedy pierwsze opowiadanie pod tytułem Wiedźmin pojawiło się w fantastyce, którą wtedy kupowałem co miesiąc. No i od samego początku było to dla mnie takie wow, to jest to, co chcę czytać w moim życiu. Oczywiście czytam wiele różnych książek z różnych, że tak powiem, gałęzi. Natomiast Andrzej Sapkowski stworzył coś, co jest absolutnie ponadczasowe. Uwierzcie mi, jeżeli ktoś jeszcze nie próbował czytać Andrzeja Sapkowskiego, to bardzo, bardzo polecam. Wbrew pozorom nie jest to tylko literatura akcji, bo tak się wiele osób pewnie spodziewa, że jest to tylko takie płytkie fantasy, miecz, czary i do przodu. Nie. Jest bardzo, bardzo złożona fabuła, są intrygi, są zagadki, postaci, które tam spotkacie, są naprawdę wielowymiarowe, nie ma tak, że ktoś jest dobry lub zły, biały lub czarny. Każda z postaci, jeśli się jej przyjrzeć, jest po mistrzowsku rozpracowana przez Sapkowskiego. Dla mnie rewelacja i uwierzcie mi, to dzieło, które stworzył Andrzej Sapkowski, jest w tej chwili najbardziej rozpoznawalnym elementem polskiej kultury na świecie, tak podejrzewam. Już nikt nie pamięta o naszym Sienkiewiczu, jego Quo Vadis, że dostało kiedyś Nobla, ale jeżeli kogoś na świecie zapytacie, to prawdopodobnie będzie wiedział, co to jest, albo kto to jest Witcher. W ogóle samo słowo Wiedźmin, po angielsku Witcher, to jest słowo, które nigdy nie istniało. Andrzej Sapkowski je stworzył. Była Wiedźma, nie było Wiedźmina, powstał nagle. Była Witch, angielska, teraz jest Witcher. Samo to, że Andrzej Sapkowski stworzył słowo, które weszło do języka nie tylko jego ojczystego, ale do użycia na całym świecie, jest absolutnie fenomenem i zasługuje na szacunek. Oczywiście książki Sapkowskiego
nie zyskałyby takiego rozgłosu na świecie, gdyby nie gra komputerowa, również stworzona w Polsce przez polskich programistów. Okej, kochani, będę kończył te moje przydługie wywody. Wybaczcie mi chaotyczność wypowiedzi, ale ja na wilczym szlaku, nawet jeśli podkładam teraz głos w domu, robię to bez dubli. Po prostu nie rozpisuję tego sobie, oglądam film w tle i mówię po prostu to, co mi idzie z głowy. Ma być szczerze, ma być naturalnie. Może nie zawsze składnie mi to wyjdzie, ale taki po prostu jestem i taki jest wilczy szlak. Bardzo Wam dziękuję. Proszę o komentarze pod filmem. No i cóż mogę powiedzieć? Szczerze polecam odwiedzenie Fountains Abbey, jeśli macie taką możliwość. Tam jest naprawdę co oglądać. Ja zaledwie liznąłem te najważniejsze atrakcje, te, które były związane z Wiedźminem. Jest tam tego dużo więcej. Zachęcam Was też do czytania książek Sapkowskiego. Bardzo Was do tego zachęcam. I zachęcam Was w ogóle do aktywności fizycznej. Jeżeli będziecie mieli czas, oglądajcie Wilczy Szlak. A ja ze swojej strony żegnam się już dzisiaj z Wami i do zobaczenia wkrótce na Wilczym Szlaku.